Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Gospodarczy Ślązak. Ja nazywam się Michał Wroński, a naszym dzisiejszym gościem jest pan Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Panie dyrektorze, kończymy rok. Pora podsumować, jaki ten rok był na rynku pracy w naszym województwie. Co nam mówią statystyki i jaki trend nam pokazują? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Podsumować rok będziemy mogli pewnie na początku przyszłego roku, kiedy będziemy mieli pełne dane, bo te miesiące jesienne zawsze są słabsze, jeżeli chodzi o rynek pracy, słabsze pod względem dynamiki zatrudniania, także zwiększa się czasami stopa bezrobocia. I to bez względu na to, czy trend jest wznoszący, czy trend jest spadkowy, jeżeli chodzi o bezrobocie. Czyli poczekajmy może na bilans całego roku dopiero na początku przyszłego, ale już możemy powiedzieć, że nie jest tak źle, jak mówią o tym odczucia i pewne informacje, które się pojawiają w mediach dotyczące wielkich problemów na rynku pracy. Otóż z liczb one w naszym województwie się nie ujawniają. Nie mamy zwiększonej ilości osób, które się rejestrują w urzędach pracy. Wręcz przeciwnie. Ilość zarejestrowanych w urzędach pracy jest już rekordowo niska. To jest zaledwie 65 tysięcy osób w całym województwie śląskim. W całym województwie liczącym ponad 4 miliony mieszkańców. 4,5 miliona mieszkańców. To jest bardzo, bardzo mała liczba. Zresztą jesteśmy drudzy pod względem stopy bezrobocia. Tej oczywiście drudzy od końca. Po województwie wielkopolskim. Za nami jest województwo małopolskie i mazowieckie dopiero na czwartym miejscu. Oczywiście Warszawa troszeczkę inaczej wygląda, ale to jest jakby trochę odrębne województwo właściwie. Więc w statystykach to wygląda nieźle. I także specjalnie na spotkanie z panem redaktorem udało mi się zdobyć najświeższe dane dotyczące zwolnień grupowych. I one w liczbach też pokazują, że nie ma ich tak wiele, jak byśmy się spodziewali w tym właśnie kontekście wielkiej inflacji, spadku ilości ofert pracy, bo ten spadek widać, chociaż co miesiąc do urzędów pracy spływa około od 10 do 15 tysięcy ofert pracy. Ja wiem, że podaję te widełki, dlatego że w różnych miesiącach to różnie wygląda i nie zawsze to zależy od koniunktury, tylko czasami od sezonu, w jakim składane są te oferty, ale oferty za październik to 10 tysięcy do samych urzędów pracy, a jest to zaledwie wycinek rynku pracy, ponieważ pracodawcy często rekrutują na własną rękę lub przez portale internetowe, przez agencje pracy. Więc ci, którzy zgłaszają się do urzędów pracy, to ci pracodawcy, którzy jednocześnie pozyskują na tą aktywizację zawodową przy zatrudnieniu bezrobotnego jakieś dodatkowe środki. Więc jest to wycinek rynku pracy i on dalej jest wysoki. Miesiąc wcześniej mieliśmy 12 tysięcy ofert pracy, to jednak jest 2 tysiące różnicy, ale jeszcze miesiąc wcześniej mieliśmy 11, więc to nie jest trend, który można by zaobserwować. Te miesiące były bardzo, bardzo różne. Rzeczywiście jest to najmniejsza liczba z całego roku. Ale za październik. Tak? Za październik. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało jeszcze w listopadzie i w grudniu, ale tak jak powiedziałem, rozmawiamy o pewnych zagrożeniach na rynku pracy w sezonie roku, który zawsze, co roku, bez względu na właśnie koniunktury, był osłabiający dla rynku pracy. Czyli był ten sezon, jednak zanikają pewne prace związane z sezonem, czyli prace budowlane, niektóre nie są kontynuowane, lub kwestia i turystyki, chociaż oczywiście ona w sezonie potem zimowym na początku się trochę dźwiga, więc nie jest to dobry czas na rozmowę, ale możemy zaobserwować pewne trendy, które na pewno będą rzutowały na dłuższą perspektywę. Czyli bez względu na to, jak będzie wyglądała kondycja gospodarcza przedsiębiorstw, bo to one są jakby głównym aktorem na rynku pracy, to ten problem z zatrudnieniem, czy problem z utrzymaniem zatrudnienia może być osłabiony, czy zniwelowany przez to, że mamy coraz mniej nowych roczników, które wchodzą na rynek pracy. Niż demograficzny, ujemny bilans migracyjny naszego województwa powoduje to, że ze szkół wychodzi coraz mniej osób. Oczywiście te pewne, może nie powiem, pewne zmiany dotyczące reformy edukacji spowodowały, że w niektórych latach będziemy mieli podwójny jakby rocznik, ale kiedy spojrzymy na ogólny trend,
to no, z racji mniejszej ilości urodzeń mamy mniej dzieci, które kończą szkoły zawodowe, technika, czy proszę, teraz branżowe, technika lub nawet uczelnie wyższe. Czyli mówiąc wprost, kalkulacja pracodawców jest taka, że gdyby patrzeć na cyferki, to wypadałoby albo wstrzymać nabór, albo wręcz redukować załogę, ale jakby te czynniki demograficzne sprawiają, że lepiej tych pracowników jednak nie odpuszczać. Tak, bo tu mamy oprócz samej demografii, że ilość młodych ludzi się zmniejsza na rynku, tych, którzy zaczynają pracę, to do tego ich funkcjonalność jako pracownika się zmniejsza lub zmienia. To nie zawsze jest tak, że te młode roczniki są jakby mniej czy gorzej przygotowane do pracy, tylko oni inaczej postrzegają swoją pracę. I tutaj pracodawcy często podchodzą dość stereotypowo do kwestii zatrudnienia. Mają pewne utarte tradycje, ścieżki, którymi się kierują przy zatrudnieniu, także przy prowadzeniu pracownika w ramach pracy. Młodzi ludzie mają, ci najmłodsi, mają trochę inne podejście niż na przykład my, czy nawet nawet osoby młodsze na przykład 10 lat temu. Tutaj zmieniła trendy bardzo pandemia i cała praca zdalna, chociaż ona się okazała jednak nie tak praktyczna i nie tak funkcjonalna i może nie tak efektywna, jak wtedy była reklamowana, że można bardzo łatwo przejść na pracę zdalną, chociaż na pewno nauczyła wiele firm, a szczególnie administrację publiczną, do tego, że można jednak załatwić wszystko przez internet. Więc to jest akurat plus. Ale wracając, ten sposób pracy w czasie pandemii jakby zmienił postrzeganie pracy w ogóle rocznikom, które akurat z tej pandemii kończyły szkoły. Czy to szkoły średnie, czy też studia. I oni jakby z tego jakby rozpędu no już oczekują tego typu na przykład zatrudnienia. Elastyczności. Elastyczności, bo to nie tylko mówimy o pracy zdalnej, ale w ogóle elastycznego podejścia do zatrudnienia. Więc mamy jakby te dwa czynniki, które powstrzymują pracodawców przed takim szybkim podejmowaniem decyzji o zwolnieniu, ponieważ na przykład nam się zwiększają koszty ogrzewania, energii elektrycznej lub innych kosztów związanych z tą całą sytuacją globalną, albo po prostu do koniunkturą na rynku, która na przykład nie pozwala sprzedać tyle usług czy produktów, które mieli zaplanowane, więc już nie w pierwszym rzędzie się ogranicza koszty poprzez zmniejszenie zatrudnienia, tylko szukają pracodawcy jakichś innych możliwości, bo ci, którzy liczą na to, że wrócą jakby do gry rynkowej, tak, ponieważ no, przewidują, że może to jest właśnie sezonowość, może w trakcie akurat tej dekoniunktury będą przeprowadzać jakąś restrukturyzację w swoich firmach, to ci, którzy liczą na to, że wrócą, no wiedzą praktycznie, zresztą wiedzą to nie tylko nie wiem, od urzędników czy pracowników służb zatrudnienia, ale wiedzą to pewnie od pracowników i właścicieli agencji pracy, że za pół roku będzie o wiele trudniej znaleźć pracownika. Po pierwsze będą inne warunki finansowe pewnie, bo młodzi ludzie troszeczkę mają oderwane od rzeczywistości czasami żądania finansowe. Jednak ten świat globalny pokazał w telefonach komórkowych, na tych wszystkich społecznościowych właśnie portalach, jak to łatwo i przyjemnie można zarobić ogromne pieniądze. Ja sam rozmawiam ze studentami na uczelni i zawsze próbuję wyliczyć ich wymarzoną pensję, wychodząc od strony pracodawcy, tak? I umiejętności, które by musieli mieć, żeby zapracować na zysk pracodawcy, podatki, które on odprowadza, podatki, które on będzie musiał odprowadzić jako pracownik. I ile zostanie taka wymarzona pensja? Wie pan co, no wszyscy młodzi ludzie generalnie zaczynają rozmowę od czyli zależy też, z kim się rozmawia, tak? Jaka to jest uczelnia, bo na kierunku na przykład inżynier IT czy takich kierunków, które są naprawdę bardzo, czy inżynier budownictwa, no to praktycznie ci studenci nawet nie rozmawiają na takie tematy, bo oni wiedzą, że ich wynagrodzenia będą bardzo wysokie, jeżeli ukończą te studia i będą mieli oczywiście też do tego odpowiednią praktykę. Ale tak można powiedzieć, że zaczyna się rozmowa o takiej wymarzonej pensji od 5000 netto na rękę, co jest niemożliwe przy osobie, która skończyła ledwo studia,
i nie ma żadnego przygotowania, bo to po stronie pracodawcy to jest praktycznie dwa razy więcej, jak nie jeszcze, bo jeszcze do tego trzeba jakiś zysk wypracować, więc ci, którzy są realistami, osoby trochę już doświadczone na rynku pracy, no oczywiście one mają inną przewagę, bo mają większe doświadczenie, mogą więcej wypracować tych produktów, usług dla pracodawcy, ale no, te oczekiwania są diametralnie różne w zależności od tego, w jakim wieku jest osoba, która jest pytana o to. Czy my mamy właśnie rynek pracy w województwie? Pytanie, czy to jest jeden rynek pracy w województwie, czy my jednak mamy kilka rynków pracy? No bo panuje takie intuicyjne przekonanie, że no Katowice, a reszta województwa to są jednak dwa różne światy. Nasze województwo jest rzeczywiście specyficzne, jeżeli chodzi o różnorodność tego rynku pracy. Nie posiadamy jednolitego rynku na pewno, a wręcz przeciwnie, posiadamy nawet takie bardzo odległe od siebie podregiony, w których stopa bezrobocia, czy w ogóle funkcjonowanie rynku pracy zależy od całkiem różnych czynników. Mamy północ województwa, szczególnie zachód, północny zachód, czyli tereny od Częstochowy na wschód, północny wschód, gdzie dominuje rolnictwo, nie mamy za bardzo infrastruktury przemysłowej, gdzie mamy bardzo duże problemy demograficzne, gdzie ta migracja jest ujemna i to bardzo. I tam mamy wysoką stopę bezrobocia, ale ona jest bardzo stabilna. Czyli tam po prostu rynek pracy trochę tak się zamarł. Ustabilizował i trochę zamarł. Ale bardzo dużo osób stamtąd wyjeżdża, migruje, chociaż formalnie zostaje obywatelami czy mieszkańcami tych terenów. Mamy znowu centrum województwa, gdzie no, szczególnie ta część bardziej nawet południowa jest najbardziej dynamiczna. Mamy Tychy, Katowice, Bielsko-Biała, to są tereny, Gliwice, które no, są najbardziej dynamiczne, jeżeli chodzi o gospodarkę. Mamy Zagłębie, które no, ma coraz lepsze wskaźniki, jeżeli chodzi o rynek pracy. To jednak tereny zielone, przestrzeń, która no, niestety już w województwie śląskim jest trochę ograniczona. Tam jest jeszcze otwarta, tam bardzo dużo powstaje nowych mieszkań. I z tych miast, które się trochę już zdegradowały przez właśnie no, ograniczenie wydobycia węgla kamiennego, które nie jest od wczoraj, ale już przecież funkcjonuje od dziesięcioleci właściwie, no powoduje to, że niektóre miasta mają duże problemy, tak? Nie mówię o Bytomiu, które jest takim bardzo specyficznym miejscem, ponieważ wszystkie miasta dookoła mają co najmniej połowę niższą stopę bezrobocia. Więc to jest ciekawe, bo przecież z Bytomia do tych właśnie ościennych miast jest tylko blisko. Że to jest jeden rynek pracy. Tak, że to jest rynek pracy, a jednak on nie jest. Bytom ma specyficzną sytuację, tu być może źle zadziałały pewne mechanizmy osłonowe przy restrukturyzacji przemysłu, czy to górnictwa, czy hutnictwa. Stopa bezrobocia liczona jako relacja ilości zarejestrowanych osób bezrobotnych do osób aktywnych zawodowo na danym terenie, no zależy głównie właściwie od aktywności i od tych zarejestrowań, więc czy ludzie chętniej się rejestrują w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu? Czy mniej ofert pracy i mniej w ogóle miejsc pracy jest w Bytomiu? No statystycznie tak to wygląda. Dlaczego tak jest, mimo tego, że obok mamy miasta Świętochłowice, Siemianowice, w których jest o połowę niższa stopa? No może nie w Świętochłowicach, bo ona wygląda nam na poziomie 5%, w Bytomiu mamy 8%, ale w Siemianowicach jest 4,5%, tak? Także wreszcie tych miast już jest około 4. No i bardzo blisko do centrum województwa, autostrada. Więc no wydawałoby się, że są wszelkie warunki do tego, żeby miasto jakby, żeby ta stopa nie była takim słupkiem wysokim na środku w centrum województwa czy Górnego Śląska, tylko żeby się ten słupek trochę rozmył. No, różne robiono badania, no jednak taki trend być może społeczny, może pewne przyzwyczajenia. Może właśnie te zaniedbania z lat 90., kiedy bardziej aktywnie można było prowadzić te osłonowe programy dla właśnie restrukturyzowanego hutnictwa czy górnictwa.
No ale myślę, że tak bardzo to się chyba nie różniło niż inne miasta. Także to jest specyficzna sytuacja Bytom. Ale no, powiem tak, Bytom jeszcze lat temu 15 nie miał najwyższych wskaźników, a wtedy były to te czasy restrukturyzacji, więc to jakoś nastąpiło trochę tak, jakby przeprowadzono restrukturyzację, nie było, Bytom nie był wtedy najgorszym rynkiem pracy, bo ja pamiętam przez wiele lat na przykład powiat częstochowski albo powiat mieszkowski miał, tak, miał rekordy, czy zawierciański też był chyba przez jeden rok z najwyższą stopą. Więc no, wydaje mi się, że tak trochę Bytom, nie wiem, czy przez zewnętrzne instytucje, czy wewnątrz, był jakby ta stabilizacja była złudna, bo ona zakonserwowała pewne zjawiska. Ale tu nie chciałbym się wypowiadać na temat, bo to mamy jednak podział pewny kompetencyjny, jeżeli chodzi o rynek pracy. Mamy powiatowe urzędy pracy i prezydentów miast na prawach powiatu lub starostów powiatów ziemskich, którzy te powiatowe urzędy pracy prowadzą, ale też oczywiście nakreślają politykę danego politykę rynku pracy na danym terenie. Jako Wojewódzki Urząd Pracy my oczywiście interweniujemy tam, gdzie te statystyki są na przykład najgorsze, ale w podziale na grupy, tak, żeby to często było obejmowane programami regionalnymi. No ale to jednak nie wpłynęło na zmniejszenie stopy bezrobocia, tym bardziej, że środków finansowych akurat nie brakuje, bo one nie zależą wcale od tego, inaczej, pieniądze nie mogą zmienić rynku pracy wprost, czyli to, że my przekażemy większą ilość środków do Urzędu Pracy wcale nie zmieni struktury, ponieważ za pieniądzmi musi iść efektywność. Efektywność uzależniona od aktywności osób i motywacji, które powinny podlegać tej aktywizacji. I jeszcze jeden wątek chciałbym na koniec zaznaczyć. Znaczy, myślę, że jednym z wyzwań dla rynku pracy, dla urzędów pracy, dla pracodawców poniekąd też jest jakby no, ta sytuacja, która zaistniała po 24 lutego, czyli jakby napływ uchodźców z terenu Ukrainy. W większości są to kobiety z dziećmi. Czy coś wiadomo o jakby odnalezieniu się tych osób na rynku pracy? Już mówię. O przebywanie na terenie Polski czy województwa śląskiego nie było warunkowane tym, że każdy, kto akurat nie posiada pracy, powinien się zarejestrować w Urzędzie Pracy. Więc była to jakby dowolna opcja, którą obywatele Ukrainy wybierali. No i w sumie przez Urzędy Pracy w województwie śląskim przewinęło się 10 tysięcy obywateli Ukrainy. Przewinęło się, dlatego że to jest w ogóle ilość osób, które się od 24 lutego zarejestrowały we wszystkich urzędach pracy województwa śląskiego. Ale w rejestrach pozostaje tylko 1600 osób. I ta reszta? Reszta była wyrejestrowana z powodu przede wszystkim podjęcia pracy. Mhm. Oczywiście też były inne powody, ale głównie było to podjęcie pracy. Czyli ci, którzy się zarejestrowali, wykazywali aktywność, przeważnie było to związane z uczeniem się lub posiadaniem znajomości posługiwania się językiem polskim, szybko dostali pracę. Bo rynek jest dalej chłonny. No, tak pan powiedział. Czyli w zasadzie 80% tych, którzy się zarejestrowali, zostali wchłonięci przez rynek. Zostali wchłonięci przez rynek. Ale bardzo mało w ogóle się zarejestrowało, bo mówimy tutaj o różnych liczbach, nie wiem, PESEL-i w województwie śląskim było wydane ponad 100 tysięcy. Fakt, że połowa tego to są dzieci. No to ilość zarejestrowanych osób w stosunku do przebywających, bo ci, którzy się oczywiście ubiegali o PESEL, teraz może trochę się to zwiększy, bo już nie ma, bo już teraz jest to wymóg, tak? Kiedyś to była opcja. Więc przebywało pewnie o wiele, wiele, wiele więcej osób niż tych, którzy się zarejestrowało w urzędach pracy. Więc ja zawsze podnosiłem taki apel i zawsze się zwracałem do wszystkich, żeby i namawiałem, żeby się rejestrować w Urzędzie Pracy, ponieważ praktycznie obywatel Ukrainy ma tam nieograniczone możliwości wsparcia, ponieważ my potrzebujemy właśnie osób, które są aktywne, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy, bo mamy bardzo mało pracowników na rynku i pracodawcy cały czas proszą, kiedy my możemy zatrudnić, jakieś jeszcze dodatkowe osoby mamy potrzeby. Ale wie pan co, to jest wskaźnik, czy to są liczby z urzędów pracy. Ale ciekawym drugą liczbą jest w ogóle podjęcie pracy przez obywateli Ukrainy, to zgłoszone oficjalnie
do urzędów pracy, bo to jest jakby druga ścieżka, czyli nie trzeba było się rejestrować jako bezrobotny, tylko zgłosić się do pracodawcy i pracodawca tylko informował Urząd Pracy o zatrudnieniu. To jest 65 tysięcy osób. Za okres od 24 lutego, czyli od wybuchu wojny. I powiem panu tak, trudno też ocenić tą liczbę, czy to jest, nie wiem, odjąć ją od przebywających. Tego bym nie zaryzykował, dlatego że proszę zauważyć, że zmieniły się przepisy dotyczące w ogóle zatrudnienia cudzoziemców, szczególnie obywateli Ukrainy. I one się zmieniły w taki sposób, że w poprzednich latach trzeba było zgłosić to oświadczenie o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi lub mieć pozwolenie od wojewody lub prace sezonowe. I ono to wymagało pewnych oczywiście procedur. Najłatwiej było zgłosić oświadczenie o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi, to wtedy tylko Urząd Pracy rejestrował. No a najtrudniej było dostać to stałe zezwolenie na pracę od wojewody, ponieważ ono wymagało tam sprawdzenia i wiązało się ze stałym pobytem właściwie na terenie Polski. I rocznie było to kilkadziesiąt tysięcy osób. Więc to, że zmieniła się formuła i nie trzeba już przechodzić tej ścieżki, to wcale nie oznacza, że to właściwie oznacza, że te osoby, które i tak miały pracować w Polsce, po prostu przeszły na inny tryb. Ale czy by je wykazywać jako osób, które uciekły z Ukrainy, jest mi trudno to ocenić, dlatego że osób zarejestrowanych w urzędach pracy mamy 95% kobiet, czy 6 nawet. To są naprawdę to większość, duża większość. Ale już wśród tych, którzy podjęli pracę, 45% to są kobiety, a 15% to są mężczyźni. Czyli jakby mężczyźni bardziej, częściej się zatrudniają poza pośrednictwem urzędów pracy lub po prostu i tak mieli być zatrudnieni, czy planowali pracę w Polsce. Jest to trochę trudne do oszacowania, bo znowu obowiązki z tytułu służby wojskowej na Ukrainie nie pozwalałyby teoretycznie na to, żeby pracować w Polsce, bo praktycznie każdy obywatel Ukrainy, każdy mężczyzna jest powołany. Nawet chyba ten wiek jest wydłużony, nie wiem, nie znam szczegółów. Więc trudno ocenić te wskaźniki liczbowe, ale można powiedzieć jedno. Urzędy pracy mogłyby zarejestrować więcej osób i pomóc właściwie większej ilości osób niż to jest w tej chwili. Te obywatele Ukrainy na pewno nie zachwiali rynku pracy pod takim względem, że nie wiem, zabrali miejsca pracy obywatelom Polski. To jest po prostu, jeżeli ktoś tak twierdzi, to nie zna liczb i nie zna faktów. Na pewno to nie spowodowało zwiększenia stopy bezrobocia. Nawet nie licząc stopy ilości osób zarejestrowanych, bo tak jak mówię, mamy rekordowo nisko liczbę zarejestrowanych bezrobotnych. Więc to możemy powiedzieć na pewno. A teraz jak kontynuować to wsparcie osób, obywateli Ukrainy? Myślę, że przede wszystkim ze względu na niż demograficzny, jakim przechodzimy jako kraj, my musimy zatrzymać jak najwięcej młodych obywateli Ukrainy w Polsce. A w sytuacji, kiedy nie mamy jakby, zamknęliśmy rynek pracy teraz na przykład dla Rosji. Tak? To była grupa, która się już stosunkowo zwiększała, jeżeli chodzi o coroczne ubieganie się o właśnie te pozwolenia na pracę. Więc tych krajów już nie zostaje wiele, które mają tę uproszczoną ścieżkę zatrudnienia. Ale na kongresie chociażby widziałem już przedstawicieli z Filipin, tak? Z agencji, które operują na tamtym rynku. I myślę, że jednak powinniśmy się szerzej otworzyć na imigrację, bo nie jesteśmy w stanie. Mamy oczywiście wyjście, możemy zwiększyć kwalifikacje pracowników, dać im lepsze oprzyrządowanie, ale czy zwiększymy aż tak funkcjonalność tych pracowników, żeby oni pracowali za dwóch, trzech? Bez zwiększenia ilości godzin pracy, bo to nie jest sztuka komuś po prostu kazać zrobić więcej, tylko żeby oni, ich praca była bardziej wartościowa, przynosiła więcej przychodów dla firmy. Nie wiem, czy aż tak, żeby zastąpić ten niż demograficzny. Mam takie wrażenie, że wszystkie rozmowy o rynku pracy, pomijając jakieś tam czasowe na nim zawirowania, kończą się na tej samej puencie, to znaczy, że bez jakby wchłonięcia większego niż do tej pory migrantów sobie nie poradzimy z zapewnieniem pracowników. Bo robotyzacja, automatyzacja, no jednak nawet w dłuższej perspektywie niektórym firmom się nie opłaca. Oczywiście tam, gdzie są oczywiście większe technologie, większa szkodliwość pracy, gdzie jest większa masowość produkcji, to tak. Ale no w mniejszych przedsiębiorstwach to tak, trochę taki mit mamy o tym, że wszystko można zrobotyzować. Po drugie,
Są branże, w których w ogóle nie można tego zrobić. No, kwestia opieki nad osobami zależnymi. Tak jak mówię, no to jest pewna droga, ale czy to zastąpi niż demograficzny, czy to zastąpi no, gminy, czy samorządy inaczej trochę myślą o tej kwestii, bo ich nie interesuje automatyzacja czy samoobsługa, ponieważ oni chcą mieć obywateli, którzy płacą podatki w gminach. Dokładnie. To jest długa rozmowa. Myślę właśnie, że z tymi pytaniami już zostaniemy. Wiemy tyle, że roboty nas nie zastąpią, natomiast potrzebni nam są pracownicy spoza granic Polski, bo, no bo sami sobie nie poradzimy i myślę, że na tym zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.